Konfederacja jako jeden z pięciu komitetów wyborczych zarejestrowała listy na terenie całego kraju. Aby osiągnąć ten cel, potrzeba było tysięcy podpisów zbieranych w różnych zakątkach Polski. Czy oznacza to, że większość wyborców rozpoznaje takie ugrupowanie? A może blokada medialna stosowana wobec ludzi spoza tak zwanego układu przyniosła efekt i mało kto słyszał o Konfederacji? Postanowiliśmy to sprawdzić podczas przedwyborczej sondy. Reporterzy emisji ruszyli w teren i oto co udało nam się ustalić. Dzień dobry, czy wybierać się pani na wybory? Dziękuję, wybieram się. Świadomy jestem. No właśnie, tylko o to pytamy, to czemu od razu tak na nie? Bo nie lubię żadnej innej telewizji niż TVN. Dzień dobry, mam pytanie, czy wybiera się pan na wybory 13 października? Nie. A dlaczego nie? Dlatego, że to jest jedna klika, to wszystko jedno, czy rządzi ten, czy ten. To są z góry, nie ma znaczenia. A czy słyszał pan o takim komitecie wyborczym jak Konfederacja? Tak. I co pan o nich sądzi? Kukiz się sprzedał różnym opcjom, tak samo Konfederacja się sprzeda, żeby dojść do władzy. I PiS wchłonie Konfederację, więc po co mam głosować? Czy wybierają się państwo na najbliższe wybory? Tak, oczywiście. A mają już państwo kandydata, na którego zagłosujecie? Albo partię? Partię bardziej. Można się dowiedzieć jaką? No może nie. Proszę powiedzieć, czy słyszeli państwo o takim komitecie jak Konfederacja? Tak. Gdzie pani słyszała i co na przykład? W telewizji, ale co konkretnie nie pamiętam. Czy wybierają się państwo na wybory? Tak. A czy jest już podjęta decyzja, na kogo będziecie państwo głosować? Tak. Czy mogę poznać może kandydata, nie. Może chociaż czy prawica, czy lewica? Nic nie zdradzamy, to są wybory tajne. Okay. A czy słyszeli państwo kiedyś o takim komitecie Konfederacja? Tak. I skąd kojarzycie Konfederację? Czy może znacie jakichś liderów? Z internetu. Brauna i Korwina. No i to tyle. I jak się odnosicie do tego komitetu? Nie wiem. Nie znam się, nie wypowiadam się. Czy wybiera się pani może na wybory 13 października? Jeszcze nie wiem. A od czego ta decyzja może zależeć? Nie wiem. Jak będę miała czas, to pójdę. A sympatyzuje pani z jakąś opcją polityczną może? Prawica, lewica? No to nie mogę odpowiedzieć. To inne pytanie. Czy słyszała pani o takim komitecie jak Konfederacja? Nie. Nic, w ogóle nie obiło się uszy w telewizji, nigdzie nie było? Nie. Czy słyszała pani o takim komitecie jak Konfederacja? No nie, chyba nie. Konfederacja? Nie, no ja mam tam swoich tych, także... Dziękuję. Dziękuję. Czy wybierają się państwo na wybory najbliższe? Tak. Tak. A zdecydowaliście państwo, na kogo jeszcze będziecie głosować? Jeszcze nie, ale na pewno nie na PiS. Aha. A jeszcze chciałem się zapytać, czy słyszeli pani państwo o takim komitecie jak Konfederacja? Nie. Nie. Nic, absolutnie. Nie. Zero. Czy wybiera się pani najbliższe wybory? Nie, absolutnie. Nie mam pojęcia jeszcze, nie myślałam o tym. Ale jeszcze jest tydzień czasu, to jeszcze zdążę się. Słyszała może pani o takim komitecie jak Konfederacja? No, patrzyłam właśnie w telewizji. No, ale nie wiem, co to jest dalej. A nic się nie kojarzy, nie wiem, na przykład liderzy albo program? Nie, no... Raczej nie myślę o tym na razie jeszcze. Mam ciężki dylemat, bo nie mam na kogo głosować tak naprawdę. Jako raczej człowiek o lewicowych poglądach głosowałbym na Razem i tak dalej, ale co dziwo, to chociaż nie zagłosuję na Konfederację, to Konfederacja ma chyba jedyny jakiś normalny program teraz, nie? Mhm. Pod jakim względem? Nienormalny, po prostu rynkowo, bo to, żeby coś dla homoseksualistów robić, to nie, no bo uważam, że każdy tam powinien się spotykać z kim chce, nie? Ale jeśli miałbym powiedzieć o programie rynkowym, to są rozsądni, naprawdę, nie? Więc to by było okej, ale... ale nie zagłosuję na nich, bo tam jest Grzegorz Braun, to są ogólnie narodowcy i faszyści, nie? Rozumiecie, o co chodzi? No jest ciężki dramat, każdy sobie jest pierdnięty, nie ma na kogo głosować, po prostu, no. Dzień dobry, pytamy dzisiaj z Gierzan, czy będą uczestniczyć w wyborach parlamentarnych najbliższych. Czy pani będzie uczestniczyć? Nie będę. A dlaczego? Bo będę w pracy. Aha, ale nie głosuje pani? Nie.
A czy słyszała pani z tych wszystkich komitetów, które startują, o takim komitecie jak Konfederacja? Nie, nie słyszałam. Dzień dobry, czy będzie pan brał udział w wyborach 13 października? Pewnie tak. Wybiera się pan na głosowanie? Wybieram się. A już jakaś decyzja jest podjęta, jaki kandydat, jaka opcja polityczna? No, raczej tak. I od czego to zależy pana wybór? No, od tego, co się dzieje w kraju, od tego, co słychać, no. To raczej opcja prorządowa, czy opozycyjna, prawica, lewica? Opozycyjna. Mhm. A słyszał pan o takim komitecie jak Konfederacja? Słyszałem. I co pan słyszał na ich temat? No nie, dziękuję. Nie no, ale ja pytam, czy może, nie wiem, zna pan liderów tego ugrupowania? No, więcej czy chyba kojarzę. Jakiś światopogląd, który oni prezentują? No, tam jest bodajże Kukiz chyba, tak? Dobrze mówię? No nie. Ale był nie chyba, Kukiz. Nie? Korwin, Mike? Korwin, no tak. No właśnie, no i to mi nie odpowiada akurat, to co ten człowiek. No jako ma linię polityczną. Czy panie będą głosować w wyborach najbliższych 13 października? To moja sprawa. A pani? Będę. A ma pani już jakiś swój typ, jakąś partię? Nie mam jeszcze. A czy słyszała pani o takim komitecie wyborczym jak Konfederacja? Nie. Czy wybiera się pani na wybory parlamentarne? Tak, wybieram się. A ma pani już swój typ, partię, kandydata? Tak, ale zostawię to dla siebie. To jeszcze jedno pytanie. Czy słyszała pani o takim komitecie wyborczym jak Konfederacja? Nie. Nic, absolutnie? Nie mam pojęcia. Czy wybierają się państwo na najbliższe wybory? Oczywiście. Trudno powiedzieć. Ja oczywiście. Wybiera się pan. A już jest podjęta decyzja, na kogo pan będzie głosował? No, ale my jesteśmy troszkę z innego regionu, także... Okej, to nie ma znaczenia. Naturalnie tak. A od czego to zależy, ta decyzja, na kogo pan głosuje? Od życia codziennego, które nas zmusza do myślenia. Czy zdradzi nam pan, na którą partię, albo chociaż takie sympatie? Lewica, prawica? No lewica odpada na pewno. Jestem starszej daty i pamiętam to, co się działo. Natomiast... No zostawimy to dla siebie. Żona jeszcze nie jest przekonana do końca, także będę starał się też jej pokazać. Prowadzimy swoją jakąś tam działalność w życiu i trochę inaczej patrzymy na to, co się dzieje tutaj. A czy słyszał pan może o takim komitecie Konfederacja? Wczoraj widzieliśmy tutaj w Rzeszowie na miejscu, zainteresowania nie było żadnego. Pan na B się nazywał, bodajże. I sam rozmawiał chyba ze sobą, tak to śmiesznie wyglądało. Zwróciliśmy z żoną właśnie uwagę, że no nie ma zainteresowania żadnego. Nie znam tej partii w ogóle. Dzień dobry, chciałem się zapytać, czy będzie pan głosował w wyborach za tydzień? Tak, będę. A czy ma pan już jakiś swój typ, jakąś partię, kandydata? Jeszcze nie, ale zastanawiam się, czy nie głosować przeciw PiS-owi. Bo po prostu to, co PiS zrobił z naszym krajem przez jego kadencję, to głowa mała. A czy słyszał pan o takim komitecie jak Konfederacja? Nie słyszałem. Czy wybiera się pani na wybory najbliższe 13 października? Nie. A dlaczego nie? No nie, po prostu. Czy się pan wybiera na wybory najbliższe? Na pewno nie na Kaczyńskiego. Czy państwo się wybierają może na wybory? Tak, pewnie, wybieramy się. A już jest jakiś typ, partia, kandydat? Oczywiście, Konfederacja, Janusz Korwin-Mikke. Czy kojarzy pan taki komitet jak Konfederacja? To nie moja półka. A co pan o nich słyszał na przykład? No, proszę mnie, słyszałem wiele, ale to mówię, ja inaczej myślę. Ja mam swoją Paulinkę, konkretnie powiem. Czyli lewica. No dokładnie, bo ja tu mam serce. Chociaż powiem, że takich ludzi jak ja skrzywdziła lewica. Nawet swego czasu dodzwoniłem się do telewizji, do szpa kontaktowego i pana Millera. Nie to się obraziłem, ale powiedziałem mu swoje zdanie. Bo tak jak on postąpił z takimi ludźmi jak ja, to woła pomstę o nieba. Czyli pomimo tego, że mówi pan, że tak, lewica pana skrzywdziła? Ale on odszedł, ma teraz ładne pieniądze, niech se tam dalej robi, aby tu nie przeszkadzał w Polsce. Dzień dobry, chciałem zapytać, czy wybiera się pani może na wybory 13 października? Tak, wybieram się. I podjęła pani już decyzję, jaki będzie kandydat? PiS.
oczywiście, że PiS. To jeszcze tylko jedno pytanie. Czy słyszeli państwo o takim komitecie jak Konfederacja? Oczywiście. No i co myślicie na jego temat? Że w porządku? Oczywiście, że tak. A wie pan na przykład, kto jest z tej Konfederacji? Jakie tam nazwiska się przejawiają? Brown na przykład. Mhm. No i znam, bardzo dobrze. Jasne, dziękuję. Proszę bardzo. Czy wybierają się państwo na wybory? Tak. Czy jest już jakiś kandydat, na którego pan zagłosuje? Nie, jeszcze nie. A od czego będzie zależała decyzja? Na kogo pan odda swój głos? No nie wiem, jeszcze zobaczymy. Jeszcze zobaczymy, tak? A czy słyszał pan może o takim komitecie Konfederacja? Nie słyszałem. Nie słyszał nie. pan? Dzień dobry, mam pytanie, czy się wybiera pan na najbliższe wybory? Tak, oczywiście, zawsze obowiązkowo, zawsze chodzę na wybory. A ma pan jakiś już swój typ, kandydata, partię? Zastanawiam się jeszcze. A jakieś pan już zawęził sobie może pole poszukiwań, prawica, lewica, coś takiego? Nie wiem, jeszcze w tej chwili cały czas się zastanawiam. Nie jest to takie proste. A czy słyszał pan o takim komitecie jak Konfederacja? Tak, oczywiście. I co pan słyszał? No, w tej chwili nie chciałbym się wypowiadać na ten temat. Co decyduje właśnie, czy pan by poszedł na wybory, czy nie? Brak czasu, zajęcia, inne obowiązki? Co by się musiało stać, żeby pan poszedł na wybory? Co by musiało się stać? Trudno mi powiedzieć. Nie ma pan takiego kandydata, takiej partii, dla której warto byłoby poświęcić ten czas? Ja jestem neutralny także. Co musiałoby się stać, żeby państwo zdecydowali się pójść na wybory i zagłosować? Oj pani, to nie ma, że coś się stać. Po prostu tak nie chodzimy na wybory i to wszystko. No. Dzień dobry, mam pytanie, czy wybiera się pani na najbliższe wybory? Oczywiście, że się wybieram. A ma pani jakiś typ, kandydata, partię? Mam, ale nie powiem. A czy słyszała pani o takim komitecie jak Konfederacja? Tak. I co pani o nich sądzi? Też pozostawię dla siebie, ja godnie panu życzę. Czy wybierają się państwo na wybory? Tak. Tak. Czy już wiecie, na kogo będziecie głosować? Tak. I nie powiem. Okej. Okay. My nie jesteśmy stąd, więc... Ale to jest ankieta ogólnopolska. Wiecie, na kogo głosujecie, nie chcecie zdradzać, ale mniej więcej, czy to będzie prawica, lewica, centrum? Nie będę mówił. Okay. A czy słyszeliście o takim komitecie jak Konfederacja? Tak. Skąd i co? No, głównie z internetu, bo nie mam telewizji. I co państwo słyszeliście? No, ogólnie ich poglądy, prawda, ale... To też mogę powiedzieć, że to nie jest partia, na którą będę głosował. Dzień dobry, mam pytanie, czy wybiera się pani na wybory 13 października? Wybieram się. A ma pani już jakiś swój typ, partię, kandydata? Między dwoma się waham. A między jakimi, jeśli można wiedzieć? Konfederacją, a koalicją. A dlaczego właśnie te dwa? Nie, akurat te mi się najbardziej podobają. A właśnie co pani sądzi tak o Konfederacji, o ich postulatach, o tych ludziach, którzy tam się znajdują? O ludziach za bardzo nie wiem, nie znam, natomiast dobrze wypadli w tej debacie w jedynce i dlatego. Czy pan się wybiera na wybory? Nie. A dlaczego nie? Szczerze, uczciwie, z lekką na serce, że się tak wyrażę, nie obchodzi mi to. Koło kilka mi to lata. A słyszał pan o takim komitecie jak Konfederacja? Tak. I co pan o nich sądzi? Szczerze, uczciwie, nie wiem. Dzień dobry, chciałem zapytać, czy wybiera się pani może na wybory 13 października? Wybieram się. Mhm. I podjęła pani już decyzję, jaki to będzie komitet? Zastanawiam się. Mhm. Czyli decyzja może się pojawić w ostatniej chwili? Być może. A od czego pani ją uzależnia? No, muszę jeszcze trochę poczytać i się zapoznać z tym wszystkim. A słyszała pani kiedyś o takim komitecie jak Konfederacja? Tak. I co pani o nich słyszała? Wie pan co, no nie bardzo mam teraz trochę czasu, więc śpieszę się. To może chociaż jakieś nazwisko, jakiś lider Konfederacji, cokolwiek? I też nie chciałabym jakoś tak tutaj ujawniać tych swoich wyborów. Nie, to nie kwestia ujawnienia, tylko pytam, czy w ogóle jakoś wyborcy są poinformowani o tym, że jest taki w ogóle komitet. Bo jakby nie było, to jest piąty ogólnopolski komitet, a głównie ludzie znają cztery, więc pytam, czy może gdzieś tam w mediach coś pani usłyszała na temat tej Konfederacji. Przepraszam, ale śpieszę się, dobrze? Dziękuję. Czy wybiera się pani na wybory najbliższe? Wyjeżdżam za granicę, ale bym się wybrała, jakby mogła. A jakby pani się wybrała, to zdradzi nam pani, na kogo by pani głosowała, czy nie? Myślę, że nie mogę zdradzić. Mhm. A czy słyszała pani o takim komitecie wyborczym jak Konfederacja? Słyszałam. A co pani słyszała? Dużo dobrego. I kto tam jest, jakie ich postulaty, jakie siły? Muszę uciekać na autobus, ale dziękuję.
Dzień dobry, mam takie krótkie pytanie. Czy wybierają się Państwo na wybory? Oczywiście w Warszawie. Dobrze, a czy wiecie już Państwo, na kogo będziecie głosować? Tak, ale to jest tajemnica. Tajemnica, oczywiście. A czy chcą nam Państwo zdradzić? Czy to będzie prawica, lewica? Nie, cały czas tajemnica. A czy słyszeliście Państwo o takim komitecie jak Konfederacja? Mhm. Skąd i co? Piotra się wypowie. co my słyszeliśmy? To raczej nie jest nasz typ. Mhm, okej. Okay. Na kogo Państwo będą głosować? A, to już nie możemy powiedzieć, nie? Ale jest już wybrany? No oczywiście, mamy swoich faworytów. Bardziej prawica, lewica? Nie, nie, proszę Panią, nie dam się zapędzić, po prostu na pewno pójdziemy. A czy kojarzą Państwo taki komitet jak Konfederacja? Kojarzymy. I co Państwo na ich temat słyszeli? Na przykład, kto jest liderem albo jacy to są liderzy? Nie wiem, nie interesuję się tą Konfederacją, raczej nie jest w moim typie. Raczej na lewicę pójdziemy. Dziękuję bardzo. Chociaż ja. Dzień dobry. Czy wybiera się Pani na najbliższe wybory? Tak, oczywiście. A ma Pani już jakiś swój typ, jeśli chodzi o głosowanie? Tak. A kogo? A to tak konkretnie mam powiedzieć osobę? No, mniej więcej. No, mniej więcej. Może z Koalicji Obywatelskiej po prostu, może tak określić. A dlaczego właśnie na nich? Dlaczego właśnie na nich? Bo strzegą demokracji. No co mogę powiedzieć więcej? Popieram wolność słowa, jakieś otwarte granice, równość wszystkich osób, a wydaje mi się, że oni mogą mi to zagwarantować. A czy słyszała Pani o takim komitecie jak Konfederacja? Znaczy widziałam kandydatów chyba, tak? Widziałam hasło 1000 zł dla każdej pracującej osoby, tak? Chyba to też jest związane z Konfederacją, czy mi się wydaje? Tak, tak. Tak? I co Pani o nich sądzi? Ma Pani jakąś opinię? Nie, nie mam opinii, nie, niestety. Czy wybieracie się może Państwo na wybory 13 października? Na pewno, że się wybieramy. I podjęli Państwo już decyzję, jaki będzie na przykład kandydat, jaka partia, jakiś wybór? Oczywiście, jestem za PiS. I dlaczego PiS? Nie tak sobie. No ale... Rodzinnie, no i w ogóle. Mhm. A jak oceniacie Państwo te 4 lata teraz rządów PiS-u w kraju? Pozytywnie. Mhm. Coś się właśnie wyróżnia, coś szczególnie zapamiętaliście dobrego? Przede wszystkim emerytury są wcześniejsze. To jest bardzo ważne. I obiecali nauczycielom, że wrócą do starego systemu po 30 latach pracy. Liczymy na to. Mhm. To już tylko jedno pytanie. Czy słyszeli Państwo o takim komitecie jak Konfederacja? Tak. No i właśnie, i co się dało słyszeć w eterze? Co mówią? Nie zagłębiałam się. Nie kojarzycie Państwo, kto tam może być w tej Konfederacji, jakieś nazwiska? Nie do końca. Czy będzie Pan głosował w wyborach najbliższych? Tak. A ma Pan już jakiś swój typ, kandydata, partię? Tak. A możemy się wiedzieć, czy to Pana sekret? Tak. Sekret. A czy słyszał, jeszcze tylko jedno pytanie, czy słyszał Pan o takim komitecie wyborczym jak Konfederacja? Tak. I co Pan słyszał? Jakie są ich założenia, postulaty? Szczerze mówiąc, postulaty... Nie do końca jestem przekonany. A jaka jest Pana opinia właśnie o Konfederacji? Jaka jest opinia? Wie Pan co? Zastanowiłbym się. Przemyślał. Pewne sprawy. Materiał, który właśnie Państwo obejrzeli, stanowi znakomitą ilustrację rzeczywistości pozbawionej niezależnych mediów. W mniejszych miejscowościach, gdzie dominuje rządowa propaganda, większość mieszkańców wybiera obóz władzy. Są co prawda i tacy też, którzy głosują na opozycję, ale większość z tych ludzi kojarzy przede wszystkim te najbogatsze i największe ugrupowania. W miastach, gdzie dominuje internet, sytuacja wygląda nieco lepiej, ale tu z kolei ludzie albo nie mają czasu, albo w ogóle nie interesują się wyborami. Można więc powiedzieć, że poziom demokracji w Polsce jest bardzo adekwatny do zaangażowania obywateli. Piotr Korczarowski, Telewizja Emisja.